Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych. Moduł: oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie. Temat: funkcje programu Audytor OZC. Jednym z programów wspomagających obliczanie projektowe obciążenia cieplnego pomieszczenia zgodnie z normą PNEN 12831 jest Audytor OZC 6.0. Dziś przedstawię wybrane funkcje programu. Zaprezentowany moduł umożliwia obliczenie współczynnika przenikania ciepła drzwi i okien według normy PNEN ISO 10077-1. W obliczeniach mogą być uwzględniane współczynniki przenikania ciepła ramy, przeszklenia, płycin oraz mostków cieplnych na obwodzie przeszklenia i płycin. Całkowity współczynnik przenikania ciepła okna jest często znacznie wyższy niż współczynnik przenikania ciepła samego przeszklenia, ponieważ dużą rolę odgrywają właściwości cieplne ramy oraz geometria okna. Na planszy zauważyć można wartości wpisane na zielono. Są to wartości, które program wypisuje automatycznie. Jak widać, możemy tutaj dobrać typ przeszklenia, typ połączenia oraz typ szyby oraz ramy. Na ekranie zaprezentowana została funkcja sklejania i skalowania rysunków. Dzięki tej funkcji możemy narysować model budynku, ale można także wczytać plik z podkładem rysunkowym. Wczytywany plik może pochodzić z odrębnego programu do tworzenia rysunków. Funkcja ta pozwala na szybkie sklejenie i zeskalowanie wielu zeskanowanych rysunków w różnych rozmiarach i obróconych względem siebie w jeden. Na planszy zaprezentowano łączenie czterech rysunków w jeden. Kolejną funkcją, którą chciałbym omówić, jest analiza wilgotnościowa przegród budowlanych. Dzięki temu modułowi możemy analizować, jak zachowuje się wilgoć w przegrodach budowlanych. Funkcja ta pozwala na wykrycie niebezpieczeństwa wykraplania się pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej oraz na jej wewnętrznej powierzchni. Na planszy zaprezentowano rozkład temperatury, ciśnienia pary wodnej oraz rozkład ciśnienia nasycenia pary wodnej. Modułem, o którym warto wspomnieć, jest również moduł zużycia energii. Audytor OZC oblicza zużycie energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia według aktualnej normy PNEN ISO 13790-2009. Energetyczne właściwości użytkowe budynków, obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. Katalog programu Audytor OZC zawiera około 25 tysięcy grzejników, co daje możliwość doboru grzejników we wprowadzonych pomieszczeniach. Na planszy zaprezentowano orientacyjny dobór grzejników. Kolejną z wielu funkcji programu Audytor OZC jest funkcja zmienne obliczeniowe. Jest ona niezastąpiona przy sporządzaniu audytów energetycznych. Daje ona możliwość sparametryzowania modelu budynku. Na planszy zaprezentowano poszczególne materiały z wypełnionymi parametrami i opisami. Parametry te wyświetlają się w innych modułach programu na zielono, tak jak przy obliczaniu współczynnika ciepła. Omówione funkcje programu to zaledwie kilka wybranych. Zachęcam do pobrania programu i zapoznania się z pozostałymi funkcjami na stronie producenta. Dziękuję za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.